Ściana ognia rozprzestrzenia się wokół epicentrum uderzenia. Ogień trawi wszystko na swojej drodze. Ogromne fale wywołane eksplozją zalewają duże miasta. Trzęsienia ziemi są tak silne, że olbrzymie drapacze chmur składają się jak papierowe karty. Są to możliwe konsekwencje kolizji z pierwszym w historii międzygwiezdnym obiektem, który znalazł się w naszym Układzie Słonecznym. Został odkryty w 2017 roku, ale wciąż nie jesteśmy pewni, czym jest. Asteroida, kometa, a może statek kosmiczny jakiejś obcej cywilizacji? Naukowcy nazwali obiekt Oumuamua. Brzmi jak hawajska krowa. Czymkolwiek jest, porusza się znacznie szybciej niż inne asteroidy, około 87 km na sekundę. Z taką prędkością w zaledwie 3 minuty przejechałbyś Stany Zjednoczone od wybrzeża do wybrzeża. Taka asteroida pokonałaby drogę od Ziemi do Słońca w około 2 miesiące. Dla porównania, nasze rakiety mogą osiągnąć prędkość do 27 tysięcy km na godzinę, więc ta sama droga przez Stany Zjednoczone zajęłaby im około 9 minut. Wielu naukowców podejrzewa, że jest to sztuczny obiekt stworzony przez bardzo zaawansowaną cywilizację. Okej. Kształt obiektu potwierdza tę teorię. Jest on podłużny i wąski. Przypomina statek kosmiczny. Ma około kilometra długości, co czyni go dużo większym niż wieża Eiffla. Naukowcy postanowili sprawdzić tę teorię i skierowali w stronę obiektu radioteleskopy. Jeśli obca cywilizacja na tym statku próbowała się z nami skomunikować albo skanowałaby nas przy użyciu swojej technologii, wiedzielibyśmy o tym. Zamiast tego panowała kompletna cisza. O taka, ani jednej fali radiowej. Nie oznacza to bynajmniej, że możemy odrzucić teorię obcej cywilizacji. Aby mieć pewność, postanowiono zważyć obiekt. Potrzebne jest do tego światło, a dokładniej jego odbicie. Różne materiały w różny sposób odbijają światło. Weźmy jakiś czarny kamień niewiadomego pochodzenia. Absorbuje on prawie całe światło i niemal nic nie odbija. Sprawdź katalog i proszę. To węgiel. Znając wielkość i materiał, z którego zrobiony jest przedmiot, możemy określić jego wagę. Należy więc sprawdzić, jak dużo światło odbija Oumuamua. Kiedy naukowcy wycelowali w niego teleskopy, dowiedzieli się, że odbija kolory w podobny sposób jak żelazo i niektóre lite skały. Dodatkowo wysyła rozbłyski światła, które powoli nikną, a potem rozjarzają się na nowo. Oznacza to, że obiekt się obraca. Nie jest to jednak obrót wokół własnej osi, jak strzała. Rotuje chaotycznie, poruszając swoimi krawędziami w górę i w dół. Każdy sztuczny obiekt, czy też statek kosmiczny, przy tak dużych przeciążeniach rozleciałby się w drobny mak. Oumuamua pozostał nienaruszony. Oznacza to, że stworzony jest z niesamowicie wytrzymałych materiałów, które utrzymują go w jednym kawałku. Nie jest też pusty w środku. Jak statek kosmiczny, jest solidnym ciałem stałym. Co czyni ten obiekt zagadkowym, to jego zdumiewająca prędkość. Niektóre komety mogą osiągać taką samą, a nawet większą prędkość, a u nich pojawia się tak zwany efekt rakiety. Kiedy rakieta startuje z wyrzutni, widzimy ogień buchający z jej silników. Co sekundę mieszają one paliwo z tlenem. Następuje spalanie, a następnie odrzut. Zgodnie z prawami fizyki to trochę tak jak odpychanie ściany. Gazy spalinowe w pewnym sensie wystrzeliwują rakietę w górę. W taki sposób powstaje ciąg i maszyna przyspiesza. Komety działają na podobnych zasadach. Promienie słoneczne padają na ich powierzchnię, lżejsze elementy, jak lód, zaczynają parować. Gaz kieruje się w jedną stronę, a kometa w drugą. Podobnie jak rakieta, kometa odpycha parujący gaz i przyspiesza. Gaz ten formuje długi ogon. Wygląda to trochę tak, jakby wielki kamień ciągnął za sobą cały ten gaz. Przypomina to też samochód, który jadąc z dużą prędkością zasysa powietrze. Jednakże Oumuamua nie jest kometą i nie ma ogona. Nie występuje tu też efekt rakiety, jak w przypadku komet, więc to nie jest powodem osiągnięcia takiej prędkości. Część naukowców wierzy jednak, że Oumuamua posiadał niegdyś ogon. Mimo tego, że odkryliśmy go w 2017, w nasz Układ Słoneczny wszedł już w roku 1995. To wtedy padły na niego promienie słoneczne. Kiedy odkryliśmy tę asteroidę, zdążyła już stracić 95% swojej masy. Po prostu wyparowała. Inni naukowcy twierdzą, że Oumuamua osiągnął swą prędkość w momencie powstania.
Miało to miejsce daleko w innym systemie gwiezdnym lub mgławicy. Być może w czasie kolizji egzoplanety z innym kosmicznym obiektem. Ogromna siła wybuchu powstała podczas zderzenia, wyrzuciła podłużny kawałek skały w kosmos. Mogło też dojść do eksplozji supernowej. Kiedy żywot gwiazdy dobiega końca, osiąga fazę czerwonego olbrzyma. Jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się i staje się setki razy większa. Następnie gwiazda kurczy się i eksploduje z niewyobrażalną siłą. Fale uderzeniowe mogą przemierzyć wiele lat świetlnych od epicentrum. Jest to jedno z najjaśniejszych wydarzeń we wszechświecie. Supernowa mogła więc roznieść jakąś egzoplanetę na kawałki. Jeden z nich, Oumuamua, zyskał prędkość i energię, aby następnie rozpocząć długą podróż w stronę Ziemi. To może wyjaśniać, dlaczego obiekt porusza się w tak nieregularny sposób. Naukowcy opublikowali jednak ostatnio jeszcze inną teorię. Oumuamua jest wielkim kawałkiem lodu. Lód, jaki znamy, to woda w stanie stałym, czyli H2O. Oumuamua natomiast może składać się z zamrożonego azotu, N2. Możliwe, że nietknięty obiekt przemierza przestrzeń międzygwiezdną od 500 milionów lat. Po dostaniu się do naszego Układu Słonecznego, azot odbijał 2/3 promieni słonecznych, więc nie nagrzał się za bardzo. To wyjaśniałoby, dlaczego Oumuamua nie posiada ogona. Taki sam lód może znaleźć się na Plutonie i Trytonie, jednym z księżyców Neptuna. Możliwe, że Oumuamua pochodzi z podobnej lodowej egzoplanety, lecz dopiero wysłanie sondy kosmicznej potwierdzi tę teorię. Naukowcy opracowali plan i nazwali go Projekt Lyra. Istnieje jednak pewien problem. Oumuamua opuszcza nasz Układ Słoneczny z ogromną prędkością, znacznie szybszą od prędkości naszych rakiet. Trzeba szybko nadążyć za tym kosmicznym kamieniem, zanim za bardzo się oddali. Można do tego wykorzystać manewr asysty grawitacyjnej. Na początku sonda kosmiczna przeleci obok Jowisza i przeleci tak blisko, że wykorzysta jego grawitację, aby nabrać prędkości. Następnie ruszy w kierunku Słońca. Okrąży je tak blisko, jak to możliwe, aby wystrzelić jak z katapulty w kierunku kosmicznej skały. Drugą możliwością jest użycie mikrosond. Około 1000 tych urządzeń musi zostać wystrzelonych na orbitę. Nie mogą być cięższe od zapałki. Każdy z nich zostanie wyposażony w żagiel wielkości bokserskiego ringu. Następnie należy na żaglu skupić silny strumień lasera. Zwiększy to prędkość sondy do około 20% prędkości światła. Jeśli sonda będzie poruszać się zbyt szybko, przeleci obok asteroidy. Powinna zamiast tego wejść w jego orbitę lub na nim wylądować. Ale gdy będziemy zbyt wolni, Oumuamua opuści nasz system słoneczny, nim go dogonimy. Sukces tego przedsięwzięcia byłby czymś niesamowitym, ponieważ dzięki niemu moglibyśmy w przyszłości używać takich międzygwiezdnych asteroid jako kosmicznych taksówek. Wystarczy wejść w jej orbitę lub na niej wylądować, a poruszanie się w przestrzeni kosmicznej z niesamowitą prędkością bez wykorzystywania paliw będzie realne. Umożliwiłoby to pokonywanie długich dystansów lub dostarczanie zasobów do innych układów słonecznych. Dlaczego powinniśmy obawiać się podobnych obiektów? Zderzenie z asteroidą wielkości Oumuamua mogłoby zmieść cały stan USA z powierzchni Ziemi. Uderzenie w ocean wzburzyłoby natomiast fale. Byłyby wyższe niż drapacze chmur. Naukowcy wytężają umysły, żeby nas przed nimi uchronić. Jednym ze sposobów jest staranowanie obiektu. Jeśli dostrzeżemy ciało niebieskie, będące potencjalnym zagrożeniem, możemy w jego kierunku wysłać statek kosmiczny. Gaz do dechy. Będzie on musiał staranować asteroidę pod odpowiednim kątem, żeby zmienić nieco jej trajektorię lotu. Zbyt duże pchnięcie w kosmicznej skali mogłoby drastycznie zmienić jej cel. My chcemy jedynie, aby nie uderzyła w naszą planetę. Możemy także doprowadzić do kontrolowanej eksplozji na asteroidzie. Odbywa się to na podobnej zasadzie. Siła wybuchu musiałaby delikatnie zmienić trajektorię lotu obiektu lub rozsadzić wielki kamień na mniejsze kawałki. Asteroidy o średnicy do 24 metrów zupełnie by się spaliły po wejściu w naszą atmosferę z powodu tarcia o powietrze.
Kamienie mające od 24 do 800 metrów mogą nie ulec całkowitemu spaleniu i spowodować lokalne zniszczenia. Większe obiekty są uważane za bardzo niebezpieczne. Tradycyjną metodą w powieściach i filmach science fiction jest umieszczenie silników rakietowych na asteroidzie. Moglibyśmy wtedy nie tylko zmienić jej trajektorię, ale także ją kontrolować, a nawet używać jej przeciwko innym asteroidom, trochę jak kosmiczny bilard. Gdy rozpoczynano projekt trójwymiarowego mapowania naszej galaktyki, program Gaia, nikt nie spodziewał się żadnych rewelacji. A jednak, jeszcze w tym samym roku dr Anna Bonaka dostrzegła dziwne zakłócenia w strumieniach gwiazd Drogi Mlecznej. Strumień to ciąg gwiazd poruszających się razem po galaktyce. Ten, który przyciągnął uwagę badaczki, nosi nazwę GD1 i należy do najdłuższych tego typu obiektów w Drodze Mlecznej. Jak wszystkie strumienie, GD1 tworzył uprzednio zwartą linię, rozciągniętą przez grawitację naszej galaktyki. Dr Bonaka zauważyła w nim przerwę, mającą poszarpane krawędzie, jak gdyby przez strumień przebiło się niedawno coś ogromnego. Siła grawitacji tajemniczego obiektu była tak wielka, że pociągnął on za sobą gwiazdy. Co ciekawe, żaden teleskop nie był w stanie go bezpośrednio wykryć. Czym może zatem być ten nieuchwytny pocisk, który przestrzelił dziurę do naszej galaktyki? Według jednej z hipotez, Intrus to zwyczajna gwiazda międzygalaktyczna, jednak Bonaka twierdzi, że przerwa jest większa od jakiejkolwiek istniejącej gwiazdy. Obiekt musiałby mieć masę milion razy większą od naszego Słońca. W takim razie, czy jest możliwe, że była to supermasywna czarna dziura, podobna do tej, która znajduje się w centrum naszej galaktyki? Gdyby te dwie czarne dziury zbytnio się do siebie zbliżyły, uwięziłyby się wzajemnie przez swoje przyciąganie grawitacyjne i ostatecznie doszłoby do zderzenia. Większa z dziur pochłonęłaby mniejszą, formując nową, kolosalną czarną dziurę. To oczywiście jedynie spekulacje, gdyż nigdy nie zaobserwowano kolizji tak potężnych formacji kosmicznych. Co więcej, bardzo trudno przewidzieć rezultaty takiego połączenia i to nawet pomimo licznych komputerowych symulacji, które przeprowadzono. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zderzenie wytworzyłoby wprost niewiarygodne ilości energii. Echo rozeszłoby się po całym wszechświecie, a prędzej czy później dotarłoby także na Ziemię. Zetknięcie się czarnych dziur można sobie także wyobrazić nieco inaczej. Supermasywna czarna dziura o masie setek milionów słońc obraca się w centrum Drogi Mlecznej z niesamowitą prędkością. Zbliża się do niej druga, wprawiona w taki sam ruch. Jak według Was będzie wyglądało zderzenie? Cóż, najpewniej jedna z nich, prawdopodobnie Intrus, zostanie wyrzucona daleko w kosmos niczym frisbee. Tylko kto może zagwarantować, że nie poleci w kierunku Ziemi? Na szczęście w naszej galaktyce nie ma innych czarnych dziur, więc ta teoria nie wyjaśnia tajemniczej przerwy w strumieniu gwiazd. Nie można wykluczyć, że Intrus to pewna forma gwiazdy, a przynajmniej jakiś obiekt świecący, który ukrywa się gdzieś na obszarze Drogi Mlecznej. Niemniej jednak Bonaka raczej odrzuca tę hipotezę, choćby ze względu na samą skalę zjawiska. Mówimy tutaj o obiekcie, którego średnica wynosi od 30 do 65 lat świetlnych. Zakładając, że faktycznie jest to obiekt świecący, trudno określić, gdzie się oddalił. Jeżeli Intrus poruszał się z zawrotną prędkością, nie potrzebował dużej masy, aby zrobić wyrwę w strumieniu gwiazd. Z drugiej strony mógł być powolny, ale za to niezwykle masywny. A ponieważ naukowcy nie wiedzą, z którym z wariantów mają do czynienia, zidentyfikowanie jego obecnej lokalizacji graniczy z niemożliwością. Niczym gigantyczne kosmiczne światełko, supermasywna czarna dziura oddalona od nas o 570 milionów lat świetlnych rozbłyskuje co 114 dni. Niedawno astronomowie dostrzegli potężne eksplozje światła dochodzące z tego ciała niebieskiego. Monstrum to jest około 20-krotnie masywniejsze od czarnej dziury siedzącej w centrum naszej Drogi Mlecznej. Póki co jedynym naukowym wytłumaczeniem tego zjawiska jest zdzieranie fragmentów materii z orbitującej wokół niej gwiazdy. Ma to miejsce za każdym razem, gdy zanadto zbliży się do czarnej dziury. Odkrycie to jest dość niezwykłe, ponieważ jak dotąd jeszcze nikt nie widział podobnie zachowującej się czarnej dziury. Zazwyczaj, jeśli jakaś gwiazda zbliża się do takiego ciała niebieskiego, monstrum to rozrywa ją na cieniutkie wstęgi przypominające nitki makaronu spaghetti. Następnie czarna dziura połyka większość materii gwiazdy, a jej pozostałości odlatują w postaci długich i jasnych promieni.
Ale nie w tym wypadku. Ilekroć gwiazda zbliża się do czarnej dziury, traci niemal trzykrotność masy Jowisza. Pamiętajmy, że to największa planeta w naszym Układzie Słonecznym. Zjawisko to również kończy się ogromnym rozbłyskiem światła, które astronomowie widzieli na Ziemi. Są tak regularne i konsekwentne, że badacze zdołali przewidzieć kilka z nich. Miały one miejsce 6 września oraz 26 grudnia 2020 roku. Mgławica to chmura kosmicznego pyłu i gazu. Na nocnym niebie widać ją jako jasną plamę albo, przeciwnie, jako ciemny punkt na tle jaśniejącej materii. Mgławica czerwony czworokąt w gwiazdozbiorze jednorożca różni się od nich wszystkich. W całym wszechświecie występuje tylko kilka linii prostych. A tu proszę, mamy gigantyczny prostokąt, który jest jak najbardziej prawdziwą mgławicą. No i jest jeszcze kwestia koloru. Niespotykany odcień pomarańczowo-czerwonego. Astronomowie podejrzewają, że ten blask może być wynikiem nietypowych reakcji zachodzących wewnątrz gromad pyłu. Najprawdopodobniej odbywają się one na poziomie molekularnym. Wszechświat ma niemal 14 miliardów lat, ale HD 140283, gwiazda potocznie zwana Matuzalemem, zdaje się być od niego starsza. A do tego zawiera pierwiastki chemiczne, które są dużo bardziej typowe dla gwiazd drugiej populacji, czyli ciał niebieskich, które uformowały się z pyłu i gazu pozostałych po eksplozji gwiazd pierwszej generacji. Powstaje zatem pytanie, jak to możliwe, żeby gwiazda była starsza od samego Wszechświata? Jak na razie najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest błąd w obserwacjach, który spowodował, że astronomowie mylnie uznali gwiazdę za starszą niż jest w rzeczywistości. Gwiazda zwana Vega jest względnie blisko nas. Znajduje się w odległości zaledwie 25 lat świetlnych od Słońca. Nie jest wyjątkowo szczególnym ciałem niebieskim. Jest jaśniejsza niż powinna i zamiast być okrągła, ma jajowaty kształt. Astronomowie uważają, że wynika to z prędkości, z jaką gwiazda się obraca. Zobaczcie sami. Słońce potrzebuje 27 dni na wykonanie jednego obrotu wokół własnej osi. Z kolei Vega wykonuje go w zaledwie 12,5 godziny. Prędkość ta wpływa na temperaturę na powierzchni gwiazdy. Na biegunach jest kilka tysięcy razy wyższa temperatura niż na równiku. Ćwierć miliarda lat świetlnych od Ziemi znajduje się supermasywna czarna dziura, która wydaje najgłębszy zarejestrowany dźwięk we Wszechświecie. Jest on biliard, to jedynka z 15 zerami, razy niższy od tego, co ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć. Bąble Fermiego nieustannie wprawiają astronomów w zakłopotanie. Niecodzień nasza rodzima galaktyka wytwarza bąble o temperaturze przekraczającej 4 miliony stopni Celsjusza. Formują się w centrum Drogi Mlecznej, mają sferyczny kształt i składają się jedynie z promieni gamma. Mniej dziwnym zjawiskiem by było, gdyby jeden z bąbli znajdował się wewnątrz drugiego, a oba jednocześnie w centrum rdzenia galaktyki. A jednak te dwie gigantyczne sfery wiszą niezależnie od siebie nad i pod czarną dziurą zasiadającą w centrum Drogi Mlecznej. Co ciekawsze, stykają się w taki sposób, że razem tworzą kształt klepsydry. To sprawia, że całość wygląda jak gigantyczna ósemka. Bąble same w sobie mają wyraźny kształt i wyraźne krawędzie. Są również niewiarygodnie duże. Rozciągają się na łączną długość 50 tysięcy lat świetlnych. Naukowcy muszą jeszcze rozwikłać kilka tajemnic z nimi związanych. Na przykład, co jest w stanie produkować tak ekstremalną ilość energii. Jej moc jest porównywalna do 100 tysięcy eksplodujących supernowych. Albo co się dzieje na krawędziach tych bąbli? Coś na pewno, mimo że zdają się otaczać nicość. K2-141b. Planeta znajdująca się poza granicami naszego Układu Słonecznego zdaje się nie być tak inna od Ziemi. Gdybyście ją odwiedzili, zobaczylibyście płynne oceany parujące do atmosfery. Zupełnie jak na naszej planecie. Para wodna skrapla się i wraca w postaci deszczu. Ale zamiast wody są tam opady skał. Powierzchnię tej niecodziennej egzoplanety pokrywają oceany lawy. W większości miejsc są one głębokie na dziesiątki kilometrów. A ponieważ temperatury tej planety sięgają 2800 stopni Celsjusza za dnia, magma z oceanów paruje do atmosfery. Następnie ponaddźwiękowe wiatry, wiejące z prędkością nieco ponad 1,5 km na sekundę, przenoszą skalne opary na zaciemnioną część planety. Tam się skraplają i opadają na powierzchnię w postaci skalnego deszczu.
odległa egzoplaneta rozmiarów Neptuna, Gliese 436b, jest latającym paradoksem. Składa się z palącego lodu. Jej jeden pełny obieg wokół swego rodzimego czerwonego karła Gliese 436 trwa 2 dni i 15 godzin, a to oznacza, że podróżuje wyjątkowo blisko swojej gwiazdy. Pewnie właśnie dlatego temperatury na tej planecie rzadko spadają poniżej 430 stopni Celsjusza. Ale najdziwniejsze jest to, że na tej planecie znajdują się duże pokłady wodolodu, znanego jako lód X. Powstaje on w stanie ciekłym pomimo palących temperatur. Neutrina to maleńkie, niemal bezmasowe cząsteczki, które poruszają się z prędkością nieco mniejszą niż światło. Bez problemu przenikają przez metale i niepowstrzymane przemierzają bardzo długie dystanse. Niewykluczone, że niektóre z nich przechodzą przez wasze ciała nawet teraz, podczas oglądania tego filmiku. Te ulotne cząstki subatomowe powstają podczas eksplozji supernowych oraz reakcji jądrowych zachodzących wewnątrz gwiazd. W odległości około 4000 lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Węża, znajduje się dziwaczna planeta. Astronomowie uważają, że niegdyś mogła być rdzeniem masywnej gwiazdy, której już dawno nie ma. Jest 5 razy większa od Ziemi i zdaje się być jednym wielkim diamentem. Planeta jest znacznie gęstsza od innych dotychczas odkrytych i w większości składa się z węgla. Ta właściwość skłania astronomów ku wnioskowi, że może on być krystaliczny. Oznacza to, że przynajmniej niektóre części tej planety mają postać diamentu. Większość gwiazd porusza się wokół centrum swych galaktyk po ustalonych orbitach, ale nie HE0437-5439. Ta gwiazda, licząca 30 milionów lat, postanowiła wybrać się na wycieczkę. Astronomowie uważają, że mogła napotkać na swej drodze supermasywną czarną dziurę Sagittarius A gwiazdka, która prawdopodobnie wypchnęła ją z galaktyki. Obecnie przemierza halo galaktyczne Drogi Mlecznej wprost w przestrzeń międzygwiezdną z prędkością 2,5 miliona kilometrów na godzinę. Halo gwiazdowe to sferyczny obszar otaczający galaktyki. Składają się z gwiazd oraz gromad gwiazd. Odkrycie to wywołało niemałe zamieszanie. Tak krótko żyjące masywne gwiazdy, ponieważ dziesiątki czy nawet setki milionów lat to młody wiek jak na gwiazdę, rzadko bywają w halo. Zwykle znajdują się tam najstarsze gwiazdy danej galaktyki. Mają one przynajmniej 10 miliardów lat. Gdy na równiku Słońca dochodzi do katastrofalnych kolizji w polu magnetycznym, powstają ogromne tsunami plazmy, które poruszają się na powierzchni gwiazdy z prędkością 300 metrów na sekundę. Takie tsunami mogą trwać nawet do kilku tygodni, a występują niemal co dekadę. W odległości ponad 7000 lat świetlnych od Ziemi znajduje się Mgławica Orzeł. To młoda gromada gwiazd, która liczy sobie zaledwie 5,5 miliona lat. Kosmiczny teleskop Hubble'a sfotografował kilka ciemnych kształtów w pobliżu jej centrum. To tak zwane filary stworzenia. Wysokie kolumny gazu i pyłu międzygwiezdnego są również aktywną częścią mgławicy, w której powstają gwiazdy. Nowo powstałe ciała niebieskie chowają się w tych kolumnach. W przeciwieństwie do swoich supermasywnych odpowiedników, hipotetyczne mini czarne dziury mogą być naprawdę małe, nie większe od atomu. Nawet jeśli to prawda, to jedna z nich może mieć masę równą tysiącom samochodów. Według jednej z teorii, tysiące mikroczarnych dziur mogły pojawić się tuż po wielkim wybuchu i powstaniu wszechświata. Niektórzy naukowcy idą jeszcze dalej. Uważają, że kilka takich mini czarnych dziur może każdego dnia mijać Ziemię całkowicie niezauważonych. Niektórzy uważają, że mogą istnieć też białe dziury, mimo że jeszcze nie znaleziono żadnej z nich. Zbliżający się do nich obiekt kosmiczny może wejść do nich od zewnątrz, ale światło i materia są w stanie z nich uciec. Księżyc jest drugim najjaśniejszym obiektem na naszym niebie, ale zarazem to jedno z najsłabiej odbijających światło ciał niebieskich. Nasz naturalny satelita tylko wydaje się tak jasny, ponieważ jest blisko Ziemi. Dla porównania, w przestrzeni kosmicznej nasza planeta świeci dużo silniej, a to dlatego, że chmury, lód i śnieg odbijają więcej światła niż większość skał. Powierzchnię Trytona, księżyca Neptuna, pokrywa kilka warstw lodu. Gdyby to on był naszym satelitą, nocne niebo byłoby siedmiokrotnie jaśniejsze.
Im bliżej horyzontu znajduje się Księżyc, tym większym się wydaje. Zjawisko to nazywa się iluzją księżycową. Jedna z teorii zakłada, że to z powodu atmosfery, która działa jak szkło powiększające. W rzeczywistości, gdyby atmosfera miała z tym jakikolwiek udział, nasz satelita wydawałby się mniejszy, a nie większy. Większość ekspertów uważa, że złudzenie to powstaje w naszych umysłach. Wydaje nam się, że Księżyc jest nawet dwukrotnie większy niż naprawdę. Gdy widzimy go na niebie, nie jesteśmy w stanie oszacować jego odległości od Ziemi. Jednak gdy schodzi nad horyzont, widać otaczające go obiekty, które sprawiają, że wydaje się bardziej okazały. Tak głosi jedna z wielu teorii, starająca się wytłumaczyć to zjawisko. Swoją drogą można łatwo odczarować tę iluzję. Wystarczy odwrócić się tyłem do Księżyca, pochylić się i spojrzeć na niego z pomiędzy nóg. 2 lub 3 lata temu mała asteroida została wciągnięta w orbitę ziemską i zaczęła obiegać naszą planetę. Choć ma rozmiary raptem przeciętnego samochodu osobowego, i tak jej zachowanie jest nietypowe. Spośród miliona znanych asteroid to raptem druga, która orbituje wokół Ziemi. Obiekt nazwany 2020 CD3 stał się naszym tymczasowym mini-księżycem, ale nie będzie z nami zbyt długo. Trajektoria jej orbity jest nieregularna, więc asteroida stopniowo oddala się od Ziemi. Tymczasowo uchwycone obiekty kosmiczne, takie jak ta asteroida, są rzadkością. Muszą mieć konkretny kierunek i prędkość lotu, żeby grawitacja Ziemi mogła na nie oddziaływać. W przeciwnym wypadku albo zderzą się z nią, albo polecą w zupełnie innym kierunku. Przejściowe zjawisko księżycowe to jeden z najmniej znanych aspektów naszego satelity. Są to krótkotrwałe zmiany światła, koloru lub innych elementów jego powierzchni. Najczęściej są to przypadkowe rozbłyski światła. Astronomowie obserwują to zjawisko od lat 50. ubiegłego wieku. Zauważyli, że rozbłyski pojawiają się w sposób losowy, czasem kilka razy w tygodniu, po czym ustają na kilka miesięcy. Niektóre nie trwają dłużej niż kilka minut, bywają jednak takie, które naukowcy oglądali przez parę godzin. W roku 1969, dzień przed wylądowaniem na Księżycu misji Apollo 11, jeden z astronautów zauważył, że pewna część tego ciała niebieskiego była bardziej oświetlona niż otaczający ją teren. Wyglądało to niemal na rodzaj fluorescencji. Niestety do dziś nie wiadomo, czy to zjawisko miało jakikolwiek związek z tajemniczymi księżycowymi błyskami. W kraterach Księżyca może być więcej metali takich jak tytan czy żelazo niż do tej pory sądzili naukowcy. Odkrycie to jest nieco problematyczne, ponieważ zaprzecza głównej teorii na temat powstania Księżyca. Naukowcy uważają, że nasz naturalny satelita pojawił się wskutek oderwania większego fragmentu naszej planety po zderzeniu z masywnym obiektem kosmicznym. Skoro tak, dlaczego uboga w metale powłoka Ziemi zawiera mniej tlenku żelaza niż Księżyc? To może oznaczać, że srebrny glob powstał z materiałów leżących w głębszych warstwach naszej planety. Albo metale te mogły pojawić się w momencie, gdy jego roztopiona powierzchnia stopniowo zastygała. Grawitacja Księżyca stanowi 17% ziemskiej. Jeśli na Ziemi ważylibyście 90 kg, na Księżycu byłoby to zaledwie 15. Ponadto moglibyście tam z łatwością przenosić 6-krotnie cięższe przedmioty niż na Ziemi. Chodzenie po powierzchni satelity byłoby łatwiejsze niż na naszej planecie, ale dużo bardziej niebezpieczne. Stopy człowieka w ciężkim kosmicznym skafandrze zapadałyby się w księżycowym gruncie nawet na głębokość 15 cm. Gdybyście uznali, że chodzenie jest zbyt męczące, moglibyście przemieszczać się skacząc. Ale nad tymi skokami też łatwo byłoby stracić kontrolę. Powierzchnia Księżyca pełna jest głębokich kraterów, a omijanie każdego z osobna nie należałoby do najłatwiejszych zadań. Niedawno astronomowie odkryli tajemniczą substancję kryjącą się pod powierzchnią ciemnej strony Księżyca. Jej masa równa jest masie bryły metalu 5 razy większej niż największa wyspa Hawajów. Ten tajemniczy obiekt leży na głębokości około 320 km pod gigantycznym kraterem powstałym miliardy lat temu. Bardzo możliwe, że ma coś wspólnego z jedną z największych kolizji kosmicznych. Może to być metalowe jądro ciała niebieskiego, które zderzyło się wtedy z Księżycem. Naukowcy nie mogą się doczekać, aż zbadają to odkrycie bardziej szczegółowo. Mogłoby ono znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat basenu bieguna południowego Aitken, największego znanego krateru w Układzie Słonecznym. Gdyby znajdował się na Ziemi, jego owalny kształt rozciągałby się od stolicy USA, Waszyngtonu, do stanu Teksas. Na Księżycu nie ma powietrza. Skoro tak, to dlaczego rdzewieje? Naukowcy odkryli na powierzchni naszego satelity pokłady hematytu, który jest faktycznie rodzajem rdzy.
Specjalne urządzenie badawcze NASA przeanalizowało światło odbijane od powierzchni Księżyca. Okazało się, że skład jego biegunów znacząco różnił się od innych rejonów satelity. Jego powierzchnia roi się od skał bogatych w żelazo. Jednak rdza nie może się pojawić bez tlenu czy wody w stanie ciekłym. Wiatry słoneczne tylko komplikują sprawę, ponieważ bombardują Księżyc cząsteczkami wodoru. Ten z kolei znacząco utrudnia formowanie się hematytu. Mimo że Księżyc nie ma własnej atmosfery, występują na nim śladowe ilości tlenu. Jego źródłem są górne warstwy ziemskiej atmosfery. Nasza planeta w większości chroni satelitę przed wiatrami słonecznymi, choć nie cały czas. Mimo że srebrny glob jest kompletnie suchy, pod kraterami po jego ciemnej stronie może znajdować się lód. Księżyc nie jest idealną kulą. Ma kształt jajka. Ponadto środek jego masy jest przesunięty o jakieś 1,5 km od geometrycznego centrum. Ziemia i Księżyc stopniowo oddalają się od siebie z prędkością porównywalną do tej, z którą rosną paznokcie. To skutek uboczny grawitacji naszego satelity. Pod jej wpływem powstają pływy oceaniczne na naszej planecie. Te z kolei przyciągają Księżyc, sprawiając, że przyspiesza. Większa prędkość wznosi go na wyższą orbitę. Niegdyś w czasach prehistorycznych Księżyc był znacznie bliżej Ziemi niż obecnie. Na szczęście nie stracimy go. Im bardziej się od nas oddala, tym słabsze jest przyciąganie grawitacyjne. Wkrótce będzie tak słabe, że nasza planeta nie będzie mogła już odpychać Księżyca z taką siłą. We wnętrzu Księżyca zachodzi znikoma ilość procesów i nie posiada on własnej atmosfery. Dlatego naukowcy są w stanie oszacować wiek kraterów pokrywających jego powierzchnię. W trakcie badań astronomowie odkryli, że Księżyc, podobnie jak Ziemia, przeszedł wielkie bombardowanie, które miało miejsce około 4 miliardów lat temu. Wydarzenie to nosi również miano księżycowego kataklizmu. Ten okres trwał kilkaset milionów lat, w trakcie których niezliczona ilość asteroid zderzyła się z Ziemią, Merkurem, Marsem i Wenus. Na Księżycu może być labirynt jaskiń lawowych. Niedawno astronomowie przeanalizowali wyniki badań dotyczących ukształtowania jego powierzchni. Odkryli masywną jaskinię pod powierzchnią srebrnego globu. Ma niecałe 50 km długości i niemal 100 szerokości. Spekuluje się, że jest ona pozostałością po aktywności wulkanicznej, która miała miejsce 3 miliardy lat temu. Utwardzone strumienie lawy utworzyły grubą, nieruchomą skorupę. Jednak pod nią wciąż płynęła lawa, topiąc skały i tworząc tunele oraz jaskinie. Odkryte na powierzchni Księżyca niezliczone kratery mogą być wejściami do takich grot. Orbita Księżyca nie jest okrągła, a owalna. Z tego względu dystans między naszą planetą a satelitą waha się od 362 tysięcy do ponad 402 tysięcy kilometrów. Pomimo niewielkiej aktywności sejsmicznej zachodzącej we wnętrzu Księżyca, na jego powierzchni i tuż pod nią zdarzają się mini trzęsienia spowodowane przyciąganiem naszej planety. W ich wyniku na powierzchni srebrnego globu pojawiają się maleńkie szpary i pęknięcia, przez które uciekają gazy. Czy poznajecie ten majestatyczny świat? Druga co do wielkości planeta w Układzie Słonecznym. Gazowy gigant o mglistej, żółto-brązowej prezencji. 7 ogromnych, budzących podziw pierścieni. Tak, macie rację, to nie może być nic innego jak Saturn. Niedawno kosmiczny teleskop Hubble'a dokonał zdumiewającego odkrycia. Najwyraźniej pierścienie od dawna robią z planetą coś dziwnego. Nowe badanie ujawniło, że te ikoniczne obręcze podgrzewają górne warstwy atmosfery Saturna. A co najciekawsze, uczeni z NASA twierdzą, że czegoś takiego nie zaobserwowali nigdzie indziej w Układzie Słonecznym. Tajemnica czekała na odkrycie przez 40 lat. Astronomowie wpadli na trop dopiero dzięki obserwacjom planety prowadzonym przez kosmiczny teleskop Hubble'a, a także sondy Cassini oraz sondy Voyager 1 i 2. Ta nieoczekiwana interakcja gazowego giganta z własnymi pierścieniami może dać nam odpowiedź na pytanie, czy planety w innych układach gwiezdnych również mają systemy obręczy podobne do tych Saturna. Jak to się stało, że gazowy gigant jest powoli gotowany przez własne pierścienie? Na jakiej podstawie dokonano tego odkrycia? Wymownym dowodem jest nadmierna ilość promieniowania ultrafioletowego. Można je zaobserwować jako linię widmową gorącego wodoru w atmosferze Saturna. Skok, jaki występuje w promieniowaniu, może oznaczać, że coś podgrzewa górne partie atmosfery z zewnątrz. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób zachodzi ten proces, ale najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że cząsteczki
lodowego pierścienia spadają na Saturna, powodując ogrzewanie, ale może to być też wpływ drobnych meteorytów lub cząstek wiatru słonecznego. Kolejną prawdopodobną przyczyną jest słoneczne promieniowanie ultrafioletowe lub siły elektromagnetyczne, które wychwytują naładowane elektrycznie pyły. Kiedy sonda Cassini zakończyła swoją misję i zanurzyła się w atmosferze Saturna, miała jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zbadać składniki atmosfery. Okazało się, że wiele cząstek rzeczywiście spadało z pierścieni. Tak czy inaczej, proces ogrzewania zachodzi pod wpływem pola grawitacyjnego gazowego giganta. Astronomowie oczywiście zdają sobie sprawę z powolnego rozpadu pierścieni Saturna, ale wcześniej nie zastanawiali się, jak ten proces wpływa na samą planetę. Wróćmy jeszcze na chwilę do sondy Cassini. Przez ponad dekadę badała Saturna, udostępniając obrazy gazowego giganta i jego lodowych księżyców. Zabrała nas do cudownych światów, w których rzeki metanu wpadały do mórz metanu, a strumienie gazu i lodu wyrzucały materiał w przestrzeń kosmiczną. W każdym razie Cassini badał również magnetosferę Saturna. Otóż siły działające głęboko wewnątrz planety wytwarzają gigantyczny pęcherz magnetyczny wokół niej. Bańka ta nazywana jest właśnie magnetosferą. Niestety astronomowie wciąż mają niewiele informacji na temat tego zjawiska, ponieważ pola magnetyczne są niewidoczne i oczywiście najlepiej badać je od wewnątrz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przez układ słoneczny mkną ultraszybkie strumienie naładowanych elektrycznie cząstek, które pochodzą ze Słońca, znane też jako wiatry słoneczne. I nagle coś staje im na drodze. To pole magnetyczne Saturna. Chroni ono planetę, sprawiając, że cząstki słoneczne się cofają. W rezultacie siły magnetyczne Słońca szaleją na zewnątrz magnetosfery Saturna, podczas gdy wewnątrz ochronnej bańki gazowego giganta dominują jego własne siły magnetyczne. Nasza rodzima planeta również posiada pole magnetyczne, ale tworzy ono znacznie mniejszą magnetosferę. Mimo to skutecznie chroni nas przed szkodliwymi cząsteczkami pochodzącymi ze Słońca i z kosmosu. Ale mimo że Saturn jest zabezpieczony przez magnetosferę, Słońce wciąż potrafi namieszać. Energetyczne wiatry z naszej gwiazdy omiatają gazowego giganta, powodując masywne zorze polarne, ale w przeciwieństwie do zórz ziemskich, te Saturna można zobaczyć tylko w świetle ultrafioletowym. Innymi słowy, są one niewidoczne z powierzchni Ziemi. Można ich doświadczyć tylko pod warunkiem, że poleci się w kosmos. Co ciekawe, na tym gazowym gigancie istnieją różne typy zorzy. Na przykład inny rodzaj wyzwalają naładowane cząstki pochodzące z erupcji wulkanicznych na księżycach planety. Niektóre zorze na Saturnie mogą też być wywoływane przez potężne wiatry wirujące w atmosferze planety. Wieją one w jonosferze, która jest sferą znajdującą się pod magnetosferą i mogą być odpowiedzialne za zmienne tempo rotacji planety. Zjawisko to utrudnia naukowcom ustalenie, jak długo trwa jeden dzień na planecie z pierścieniami. Mówiąc o wiatrach, na Saturnie nad biegunem południowym planety występuje tajemniczy wir. Całość przypomina ogromną burzę, którą można by porównać z huraganem na Ziemi, ale w tym przypadku samo jego oko cyklonu mierzy prawie 4000 km. Dla porównania, centrum ziemskiego cyklonu ma zaledwie od 3 do 5 km. Astronomowie są zakłopotani, ponieważ zjawisko wygląda jak huragan, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Jest nieruchome i nieustannie wiruje nad tym samym obszarem bieguna południowego. Co więcej, podczas gdy wiry polarne na Ziemi mają zimne rdzenie, ten na Saturnie jest ciepły. A teraz przygotujcie się na kolejną niespodziankę ze strony gazowego giganta. Na obrazie przesłanym przez kosmiczny teleskop Hubble'a można zauważyć kilka ciemnych, zacienionych plam po lewej stronie pierścieni planety. Są nieformalnie nazywane szprychami, zapewne dlatego, że przypominają szprychy w rowerze. Ich poziom zacienienia i kształt są różne. Mogą wydawać się ciemne lub jasne. Wszystko zależy od kąta i oświetlenia. Czasami mogą nawet wyglądać jak plamy, a nie coś o klasycznym promienistym kształcie szprychy. Nie są też zbyt trwałe. Dobra wiadomość jest jednak taka, że im bliżej 6 maja 2025 roku, tym będzie ich coraz więcej. Wtedy nastąpi równonoc jesienna na Saturnie. Na Ziemi jest to moment, w którym Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem planety, a dzień i noce trwają tyle samo, ale na Saturnie jest nieco inaczej. Podobnie jak w przypadku naszej planety, oś obrotu gazowego giganta jest nachylona, dlatego występują tam cztery pory roku.
ale ponieważ orbita Saturna jest znacznie większa, każda z tych pór roku trwa około 7 ziemskich lat. Równonoc występuje, gdy pierścienie Saturna są ustawione krawędzią do Słońca. Co jednak powoduje powstawanie szprych? Astronomowie uważają, że może to być pole magnetyczne gazowego giganta. Kiedy planetarne pole magnetyczne oddziałuje z wiatrem słonecznym, tworzy elektrycznie aktywne środowisko. Jak już wiemy, na Ziemi skutkuje to zorzą polarną, zwaną również jako Aurora Borealis. Jeśli chodzi o Saturna, naładowane mogą zostać również najmniejsze cząsteczki lodowego pierścienia i prawdopodobnie tymczasowo unoszą się nad większymi odłamkami, tworzącymi pierścienie. Po raz pierwszy szprychy w pierścieniach Saturna zostały zauważone przez misję Voyager. Miało to miejsce na początku lat 80. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest to zjawisko sezonowe. W końcu Voyager 2 tylko minął planetę, a potem popędził dalej. Aby dowiedzieć się, czym są szprychy i jak funkcjonują, astronomowie potrzebowali teleskopu kosmicznego, który mógłby obserwować pierścienie Saturna z daleka, takiego jak ten Hubble'a. Ostatnia równonoc na Saturnie miała miejsce w 2009 roku. Właśnie wtedy sonda kosmiczna Cassini przemierzała obszar wokół gazowego giganta. Przesłała na Ziemię wiele niesamowitych obrazów. Dość szybko udało się dowieść, że szprychy nie występują jako następstwo interakcji grawitacyjnych z Saturnem, ani w rezultacie wpływu księżycowych gazów giganta lub małych księżyców, które krążą bardzo blisko pierścieni planety. Był rok 2005, kiedy sonda Cassini potwierdziła, że szprychy są związane z polem magnetycznym Saturna. I choć tamta misja zakończyła się w 2017, kosmiczny teleskop Hubble'a kontynuuje długoterminowe monitorowanie zmian wokół Saturna. Pomimo wszystkich obserwacji, astronomowie wciąż nie są w stanie przewidzieć początku i czasu trwania sezonu ze szprychami. Na szczęście widoczne pierścienie Saturna są doskonałym laboratorium do badania tego zjawiska. Jak zapewne wiecie, inne gazowe olbrzymy w Układzie Słonecznym również posiadają pierścienie, ale nie są one tak widoczne. Naukowcy nie wiedzą, czy szprychy występują również tam. Posłuchajcie, astronomowie odkryli egzoplanetę, którą nazywają Super Saturnem. Jego pierścienie mają średnicę 1 AU. Jest to jednostka astronomiczna równa dystansowi Ziemia-Słońce. Nazwa planety wzięła się od jej imponującego układu pierścieni, ale funkcjonuje również inna. Obiekt Mama Jacka, na cześć astronoma przewodzącego ekipie naukowej, której zawdzięczamy to odkrycie. Profesor Eric Mama Jack z Uniwersytetu Rochester w stanie Nowy Jork namierzył Super Saturna podczas przeczesywania danych pobranych przez obserwatoria badające szerokokątne tranzyty. WASP to akronim od Wide Angle Search for Exoplanets, czyli szerokokątnych poszukiwań egzoplanet. To innowacyjny projekt, który wszedł w życie w 2000 roku. Opracowali go Irlandczycy z Queen's University w Belfaście oraz Szkoci z Uniwersytetu Świętego Andrzeja. Zamontowane na 4 teleskopach kamery CCD rejestrują najmniejsze przyciemnienie światła gwiezdnego spowodowanego przelatującymi przed nimi obiektami. To tak zwana tranzytowa metoda wykrywania planet. Przykładowo, co kilkaset lat Wenus przechodzi przez nasze pole widzenia Słońca. Widzimy wtedy małą kropkę, czyli jej sylwetkę, która przelatuje przed gorącą gwiazdą. To maleńkie zaćmienie powoduje, że do Ziemi dociera mniejsza ilość światła słonecznego, czego my w żadnym stopniu nie odczuwamy. To samo zjawisko występuje w przypadku wszystkich innych gwiazd w Drodze Mlecznej, wokół których orbitują ich własne planety. Egzoplaneta przelatująca przed swoją gwiazdą musi znajdować się na linii prostej między widocznością z Ziemi a przyciemnianym światłem gwiezdnym. Takie tranzyty nie zdarzają się często, dlatego niezbędne są jednoczesne obserwacje tysięcy gwiazd przez możliwie jak najdłuższy czas, zwykle między 4 a 8 godzinami w nocy. WASP powstał w celu prowadzenia nieustannych obserwacji możliwie jak najszerszej gamy gwiazd. Taki tranzyt może być uwieczniony na jednej z nich, co jest związane z produkcją ogromnych ilości danych, około 40 GB na jedną sesję. Informatycy z Leicester University stworzyli program przechowujący dane i generujący fotometryczne grafy natężenia światła poszczególnych gwiazd. Open University, również w Anglii, dołączył do projektu WASP, pobrał zebrane informacje, a następnie udostępnił je do badań astronomom z całego świata. Grafy natężenia światła gwiezdnego, które pokazują zmiany w jego jasności, nazywają się krzywymi światła.
Składają się z dwóch osi, czasowej oraz natężenia światła. W miarę jak obiekt, klasyfikowany jako egzoplaneta, który równie dobrze może być brązowym karłem, przelatuje przed gwiazdą. Oś czasu śledzi, z jaką prędkością to robi. Na jej podstawie możemy oszacować odległość od gwiazdy. Z kolei oś natężenia śledzi stopień przyciemnienia światła gwiazdy. Dzięki temu znamy wielkość obiektu. Oczywiście większe przyciemniają światło w znacznie większym stopniu, a samo ich wykrycie będzie łatwiejsze. Sprzęt, jakim dysponujemy obecnie, nie jest wystarczająco czuły, żeby mierzyć stopień przyciemnienia wywołany przez planety rozmiarów Ziemi. Te wielkości Neptuna i większe stanowią punkt graniczny dla WASP. Jednak funkcjonujący już teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma o wiele większą czułość i pomoże rozwiązać problemy z tranzytami egzoplanet rozmiarów Ziemi. Wiem, że chcecie wrócić do Super Saturna, ale zanim to zrobię, musimy jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli egzoplaneta posiada atmosferę lub, jak w przypadku Super Saturna, układ pierścieni, światło gwiazdy, przed którą przelatuje planeta, będzie świeciło właśnie przez atmosferę lub pierścienie. To też można wykryć. Krzywa światła pokaże w danych fotometrycznych mniejszy stopień zaciemnienia, ponieważ nie całe światło ulegnie zablokowaniu. Pewna jego część w dalszym ciągu będzie przechodziła przez atmosferę czy pierścienie. To ważne, ponieważ zapewnia astronomom możliwość właściwych odczytów atmosfery. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba jest zaopatrzony w spektroskopy zdolne do określania zawartości gazów w atmosferze egzoplanet, tlenu, metanu, węgla itd. Projekt WASP zyskuje na popularności, ale istnieje również inny, Super WASP, który składa się z WASP North oraz WASP South. Pierwszy obserwuje niebo na półkuli północnej, a drugi na południowej. Jest również badanie nowej generacji tranzytów, w angielskim skrócie NGTS, bazujące na projekcie WASP. Jest to przedsięwzięcie w pełni zautomatyzowane, więc astronomowie nie muszą zarywać nocki przy kawie. Choć oczywiście mogą to robić, jeśli tylko mają ochotę. Oddział NGTS, zlokalizowany w Europejskim Obserwatorium Południowym na pustyni Atacama w Chile, skanuje miliony gwiazd i do tej pory odkrył przeszło 100 egzoplanet, trzykrotnie przewyższających rozmiarem Ziemię. NGTS założył również w mediach społecznościowych klub łowców planet. Amatorzy nauki mogą przeszukiwać internetowe dane krzywych światła i przy odrobinie szczęścia odkryć swoją własną egzoplanetę. Projekt, zapoczątkowany przez jednego czy dwóch brytyjskich astronomów, jest obecnie zaangażowany cały świat. Możliwość odczytywania sygnatur gazów atmosferycznych podczas tranzytów egzoplanet zapoczątkowała nową ideę technosygnatury. Chodzi dokładnie o identyfikowanie gazów atmosferycznych egzoplanet, które produkowane są przez różne cywilizacje. Tym może się zająć teleskop Jamesa Webba. Może również wykryć spektroskopami szkodliwe gazy, jeśli takowe występują. Tak samo jak tryty w reaktorach termojądrowych wraz ze wzorcami cieplnymi poszczególnych miast na powierzchniach planet. Technosygnatury są nowym konceptem, który pojawił się tuż po rozpoczęciu działalności projektu WASP. Kto wie, jakich odkryć dokona. Wróćmy jednak do Super Saturna. Gwiazda, wokół której orbituje, to J1407. Mała, ciemna, podobna do Słońca gwiazda ciągu przedgłównego o magnitudzie 13. Że co? Ludzkie oko widzi jedynie gwiazdy o magnitudzie około 6, a każda z nich jest 2,5 razy ciemniejsza od poprzedniej. Czyli nie jest to jakaś wyjątkowa gwiazda, a kolejna teleskopowa leżąca na nocnym niebie gdzieś w okolicy gwiazdozbiorów Skorpiona i Centaura. J1407 to młoda gwiazda, która jeszcze nie weszła w swą długotrwałą, stabilną fazę. To ważne, ponieważ Super Saturn, oficjalnie określany mianem J1407b, zdradza sygnały posiadania układu pierścieni we wczesnej fazie rozwoju. Krzywe światła Super Saturna utonęły pod górą danych z projektu Super WASP. Profesor Mamaczek ze swoim współpracownikiem Matthew Kenworthem z Leicester University dokładnie przeanalizowali te informacje i sporządzili szczegółowy raport. W końcu wiedza musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Całe to zamieszanie jest spowodowane przez oś poziomą krzywej światła J1407b. Tranzyt Super Saturna przed jego rodzimą gwiazdą zajął mu kilka tygodni, a dokładnie 56 dni. Układy pierścieni planetarnych, które znamy z naszego systemu słonecznego, obiegają planety tuż nad równikami gazowych olbrzymów. Ponadto są bardzo cienkie, mają od kilku metrów do kilku centymetrów grubości. Gdy spojrzymy na Saturna przez teleskop, zauważymy, że jego pierścienie zanikają, gdy znajdzie się w zerowym nachyleniu w stosunku do Ziemi.
Aby je zobaczyć, gazowy olbrzym musi być nachylony pod odpowiednim kątem. Trzeba to koniecznie obejrzeć przez teleskop. Jeśli pierścienie Super Saturna faktycznie blokowały światło J1407 przez 56 dni, oznacza to, że planeta musiała obiegać gwiazdę pod bardzo wysokim kątem. Gdyby jej nachylenie było zerowe, nie zobaczylibyśmy pierścieni blokujących jakiekolwiek światło. Wobec tego czas orbitalny możemy oszacować od co najmniej 10 lat aż do 200 przy założeniu, że orbita jest wysoce eliptyczna. Masa samej superplanety jest 24-krotnie większa od tej Jowisza, co oznacza, że jeśli jest gazowa, może być brązową gwiazdą karłowatą. Wokół Super Saturna może orbitować obiekt rozmiarów Marsa, ponieważ w jego pierścieniach widać dość sporą przerwę, prawdopodobnie stworzoną przez względnie duży obiekt. Przedział Cassini w pierścieniach Saturna to miejsce powstałe przez przelatujący swego czasu księżyc planety. Jak na razie, krzywe światła Super Saturna przeanalizowano dopiero jeden raz. Wszystkie systemy wykrywania egzoplanet czuwają na jego ponowne pojawienie się przed J1407. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Niektórzy astronomowie sugerują, że J1407b jest brązową gwiazdą karłowatą samą w sobie, ledwie przelatującą przed, ale nie połączoną z gwiazdą J1407. Jednak powrót Super Saturna na orbitę podważyłby tę hipotezę. Jego centralna część zablokowała całe światło dochodzące z gwiazdy macierzystej. Ta przesłanka udowadnia, że układ pierścieniowy Super Saturna powstał niedawno i jest we wczesnej fazie rozwoju. Niewykluczone, że z czasem gęsta masa pierścieniowa znajdująca się bliżej planety może się przerzedzić, ponieważ wszelka materia może zostać wchłonięta przez planetę lub wyrzucona w kosmos. Tak przynajmniej było z naszymi gazowymi olbrzymami. Obiekt Mama Jacka z pewnością szokuje. Nigdy wcześniej nie wykryto takich krzywych światła. Ta planeta otworzyła nowy rozdział w naszym rozumieniu formowania się układów pierścieniowych. Dziękujemy, Super Saturnie! Słońce to średnich rozmiarów gwiazda, a mimo to zmieściłoby się w nim 1 300 000 Ziemi. Gwiazda jest też 333 tysiące razy cięższa niż nasza planeta. NASA przełożyła fale radiowe, które emitują atmosfery planet, na dźwięki. Astronomowie odkryli w ten sposób, że Neptun brzmi jak oceaniczne fale. Jowisz jak przebywanie pod wodą, a głos Saturna przypomina muzyczkę z horroru. Na Ziemi rozlega się jazz. No i tam żartuję. Powierzchnia Słońca jest niesamowicie gorąca, ale piorun jest 5 razy gorętszy. Co sekundę w Ziemię uderza 100 błyskawic, co daje 8 milionów wyładowań dziennie i około 3 miliardów rocznie. Szok! Jeśli kiedyś wybierzecie się na Księżyc i zobaczycie tam świeże odciski stóp, to wcale nie znaczy, że ktoś was śledzi. Wszelkie ślady pozostają tam przez miliony lat, ponieważ Księżyc nie ma atmosfery. Nie występują tam nawet najmniejsze podmuchy wiatru, które mogłyby pozwolić zatrzeć ślady. Astronomowie odkryli największą dziurę, jaką kiedykolwiek udało nam się zobaczyć we wszechświecie. Wielka pustka ma średnicę miliarda lat świetlnych. Natrafiono na nią przez przypadek. Jeden z naukowców trochę się nudził i postanowił sprawdzić, co ciekawego dzieje się w pobliżu tak zwanej chłodnej plamy. To taka anomalia, która występuje w mikrofalowym promieniowaniu tła kosmosu, w skrócie CMB. Jest to blada poświata, która pada na naszą planetę z różnych stron i wypełnia wszechświat. Przemierza go już od prawie 14 miliardów lat jako pozostałość po wielkim wybuchu. Wyobraźcie sobie, że zaraz wpadniecie do czarnej dziury. No to już po zawodach. Cóż, niekoniecznie. Nie jest powiedziane, że w czarnej dziurze wszystko zawsze ulega zniszczeniu. Największe szanse na przetrwanie są w dużych dziurach. Małe mają zbyt wąski horyzont zdarzeń, a ich grawitacja nasila się z każdym centymetrem. A więc jeśli tam wpadniecie i wyciągniecie przed siebie rękę, siła grawitacyjna będzie oddziaływać na palce bardziej niż na łokieć. Ramię się wydłuży, a wy poczujecie pewien dyskomfort. I to znaczny, jeśli mam być szczery. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdybyście wpadli do supermasywnej czarnej dziury, takiej, którą można znaleźć w centrum galaktyk. Te obiekty są miliony razy masywniejsze niż Słońce. Ich horyzont zdarzeń jest szeroki, a grawitacja nie nasila się tak gwałtownie. Dlatego odczuwalibyście ją mniej więcej tak samo w każdym miejscu ciała i moglibyście dotrzeć do samego serca czarnej dziury. Pierwszy mit obalony. Gdybyście popłakali się oglądając w kosmosie wzruszający film, łzy nie poleciałyby po policzku. Zebrałyby się wokół gałek ocznych. Oczy zrobiłyby się suche i mielibyście wrażenie, jakby się paliły.
każda ciecz na odsłoniętym ciele wyparuje, nawet ślina z języka. A skoro mowa o paleniu, w kosmosie nie da się rozpalić ogniska. Ogień potrzebuje tlenu, a ponieważ tam w górze go nie ma, to sami rozumiecie. Gwiazdy nie regenerują się po wybuchu, ale niektóre z nich przetrwały wielką eksplozję zwaną supernową. Takie gwiazdy zombie należą do rzadkości. Naukowcy znaleźli jeden całkiem spory tego typu obiekt, zwany LP40-365. Jest to częściowo wypalony biały karzeł. Biały karzeł to gwiazda, w której wypalił się cały wodór, stanowiący wcześniej jej główne paliwo jądrowe. W takiej sytuacji ostateczny wybuch może być słabszy niż zwykle i nie doprowadzić do rozpadu gwiazdy. To trochę tak, jakby chciała wybuchnąć, ale jej się nie udało i w rezultacie zostaje po niej jakaś część materii. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w kosmosie, pod żadnym pozorem nie zdejmujcie skafandra, chyba że na promie. Powietrze w płucach i tlen w ciele się rozszerzą, a wy nadmuchacie się jak balon, tyle że dwukrotnie większy od waszych pierwotnych rozmiarów. Ale jest też dobra wiadomość. Skóra jest rozciągliwa, więc nie ma szans, że wybuchniecie. Marna pociecha. Kiedy dany obiekt wpada do czarnej dziury, zmienia kształt i ciągnie się niczym spaghetti. Dzieje się tak, ponieważ siła grawitacyjna rozciąga obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go z drugiej strony. To tak zwany efekt makaronu. A skoro o czarnych dziurach mowa, to obiekt o wielkości jednego atomu ma masę zbliżoną do bardzo dużej góry. Jedna taka dziura znajduje się w centrum Drogi Mlecznej. To tak zwany Sagittarius A. Obiekt waży tyle co miliard słońc, ale na szczęście jest bardzo daleko. Gdybyś podłożył ładunki wybuchowe na asteroidzie, nie usłyszałbyś eksplozji. Owszem, w filmach słychać odgłosy statków kosmicznych i bitew, ale to bujda. Dźwięk to fala, która rozchodzi się wskutek drgania cząsteczek. Załóżmy, że ktoś stojący 2 metry od was klaszcze w dłonie. Fala dźwiękowa popycha pierwszą cząsteczkę w miejscu klaśnięcia, potem drugą, trzecią i tak dalej, aż dochodzi do twoich uszu. A zatem, żeby dźwięki mogły się rozprzestrzeniać, potrzebne nam cząsteczki, takie jak powietrze lub woda. W naszej atmosferze fale dźwiękowe rozchodzą się normalnie, ale kosmos to próżnia. Możecie klaskać do woli, ale i tak nikt tego nie usłyszy, bo nie ma tam żadnych cząsteczek, które mogłyby wibrować i przenosić dźwięki. A gdybyście chcieli z kimś porozmawiać, potrzebowalibyście radia albo umiejętności czytania z ruchu warg. Meteoroidy krążą wokół Słońca, a większość wytworzonych przez człowieka śmieci wokół naszej planety. Do tej pory wystrzeliliśmy w kosmos prawie 9 tysięcy obiektów, od satelitów po rakiety. Przy takich prędkościach nawet najmniejszy odłamek może uszkodzić statek kosmiczny. W kosmosie możemy zaobserwować galaktyki, planety, komety, asteroidy, gwiazdy i inne ciała niebieskie. Stanowią one jednak mniej niż 5% całego wszechświata. Ciemna materia to największa zagadka kosmosu. Tak nazywamy pozostałą materię w kosmosie, która wciąż jest dla nas niewidoczna, a jest jej sporo. Może stanowić nawet 25% wszechświata. Pozostałe 70% to ciemna energia. Na pewno daje to 100%? No dobra. Spójrzmy teraz na Księżyc. Zawsze jest zwrócony do nas jedną stroną. Oznacza to, że znajduje się tam ciemna część, do której nigdy nie docierają promienie Słońca. Ale to mit. Chodzi o to, że Księżyc porusza się w obrocie synchronicznym z Ziemią. Tam też są noce i dnie. Tyle, że obrót naszego satelity jest idealnie zsynchronizowany z Ziemią, dlatego zawsze widzimy tylko jedną stronę Księżyca. Tę ciemną też oświetla czasem Słońce. Nie jest to więc ciemna, a raczej niewidoczna strona. Udało nam się nawet uwiecznić ją na zdjęciach. Znajduje się tam jeden z największych kraterów w całym Układzie Słonecznym, tak zwany basen biegun południowy Aitken. Ma on średnicę dwóch stanów Teksas. Wow! Słyszeliście o tym, że człowiek ponoć nigdy nie wylądował na Księżycu? To kolejna teoria, która została obalona. Oto oryginalny skafander astronautów, którzy tam byli. Spójrzcie na podeszwę buta. Niektórzy twierdzą, że nie ma możliwości, żeby zostawili po sobie takie ślady. A właśnie, że jest. Astronauci, którzy wylądowali na Księżycu, założyli dodatkowe buty na kombinezon, a ich podeszwy idealnie pasowały do pozostawionych tam odcisków. Załoga nie potrzebowała ich po wylądowaniu na Księżycu, więc wyrzucili je przed powrotem do domu. Ale nie tylko to tam zostawili. Aby zmniejszyć ciężar modułu księżycowego, pozbyli się nawet podłokietników. Po podliczeniu wszystkich księżycowych misji Apollo okazuje się, że całkowita masa pozostawionych na Księżycu śmieci wynosi 187 ton. Wśród nich znajduje się kilka łazików, szczątki statków kosmicznych, 6 księżycowych modułów i inny sprzęt. Śmieci ważą łącznie tyle co 3 Boeingi 737.
Słońce nie jest żółte. To kolejny mit. Wyobraźcie sobie, że znowu lecicie w kosmos. Patrzycie przez okno i co widać? Białe słońce. Gwiazda wydaje się żółta, ponieważ spoglądamy na nią przez filtr, jakim jest nasza atmosfera. Skład powietrza i jego gęstość zniekształca słoneczne światło. Ale to prawda, że gwiazdy występują w różnych kolorach. Chłodniejsze obiekty mają jaskrawo-pomarańczowy lub czerwony kolor. Są to zazwyczaj bardzo stare gwiazdy, starsze niż nasze Słońce. Z kolei młode i gorące obiekty są jaskrawo-niebieskie. Słońce znajduje się mniej więcej po środku tego spektrum. Na koniec obalmy mit o planetoidach. Aby je zobaczyć, musimy wykroczyć nieco poza orbitę Marsa. Wow, dryfujemy w pasie planetoid. Bez przerwy musimy robić uniki, by nie zderzyć się ze skałami i bryłami lodu. Jak się przecisnąć przez ten gęsty pas gruzu? To bujda. Pamiętajcie, że wszechświat jest ogromny i ogromne są też odległości pomiędzy obiektami. Wszystkie skały i odłamki pasa planetoid stanowią zaledwie 4% masy Księżyca, a więc tak naprawdę wcale nie ma ich aż tak dużo. Aby pojąć wymiar pustki przestrzeni kosmicznej, spójrzcie na to zderzenie dwóch galaktyk. W każdej z nich znajdują się miliardy gwiazd, ale nawet jeśli je połączymy, to raczej nie dojdzie tam do żadnych kolizji.